Szczęść Boże, dobry wieczór lub dzień dobry. To 67. przegląd tradycjonalistyczny. Piotr Błaszkowski. I Kamil Klimczak, witamy Państwa serdecznie, już z powrotem w podwójnym składzie. Tak, proszę Państwa, mówiliśmy na naszym tutaj, w naszych programach o historii kaplicy w Gdyni, w Poznaniu, a teraz można powiedzieć z matecznika kolegi Kamila, czyli o historii kaplicy Łódź łamane przez Zgierz. I w zasadzie pan Kamil jest jedynym kompetentną osobą, no, z którą to można porozmawiać. Więc panie Kamilu, jak to się zaczęło? No cóż, ja muszę powiedzieć, że tu musiałem zasięgnąć języka, ponieważ kiedy kaplica w Łodzi została pierwsza otwarta, to ja miałem 6 lat, więc to nie uczestniczyłem w tym oczywiście, ale udało mi się znaleźć właśnie takich dinozaurów, którzy jeszcze po dziś dzień do Zgierza przyjeżdżają na mszę niedzielną, którzy wiedzą, jak to było. Otóż były wcześniej, jakby pod koniec lat 90., na początku lat 2000, odbywały się takie jakby pierwsze wizyty te misyjne, tak jak to zawsze w bractwie bywa. Jedna z tych mszy, która została zapamiętana, to był 26 maja 2000. Ta msza odbyła się, ponieważ to zazwyczaj środowiska, to raczej ludzie młodzi, aczkolwiek nie tylko inicjowali. I ta msza z 26 maja 2000 roku miała miejsce. Ta lokalizacja nam się jeszcze przewinie w tej opowieści, przy ulicy Wschodniej 68, w lokalu Stowarzyszenia Rodzina Polska, a odprawiał ją ksiądz Edward Wesołek. Właśnie jakby z księdzem Wesołkiem jako jednym z pierwszych był nawiązany kontakt z duchownych bractwa. Jak tu podają moje źródła, było to podczas letniego obozu Krzyż i Miecz, na którym ksiądz Edward szukał powołań i sprawował liturgię. Za określeniem łódzkie środowisko tradycji stoją również osoby spoza Łodzi. Najlepszy przykład to pan Wiesław, z tego co wiem, już świętej pamięci, z Piotrkowa Trybunalskiego, który był od samego początku. Natomiast tutaj przecierali te szlaki wcześniej właśnie osoby najczęściej młode, związane gdzieś tam ze środowiskami narodowymi, gdzieś od roku 97. Tutaj dużą rolę na przykład odgrywały artykuły w piśmie Szczerbiec. No i dzięki temu właśnie niektórzy tacy wierni mogli uczestniczyć na przykład w 96. w pierwszej mszy trydenckiej, którą w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Łodzi odprawiał ksiądz z bractwa świętego Piotra. W 97 byli już łódzcy reprezentanci na pielgrzymce bractwa na Jasną Górę. No i tutaj taka zabawna sytuacja. W lokalu przy Wschodniej 68, w lokalu tejże rodziny polskiej, po jednej z mszy świętych odprawionych przez księdza Wesołka, również zostaliśmy okrzyknięci mianem lefebrystów, i to przez pewną panią, nie będę tutaj nomina sunt odiosa, proszę Państwa, ale trzeba powiedzieć, że tam właśnie taką mini awanturę spowodowała pewna pani, która potem zmieniła swoje poglądy o 180 stopni i dzisiaj jest taką najwierniejszą z wiernych. Co prawda teraz już nie na gruncie łódzkim,
się przeniosła, ale przez wiele, wiele lat ja jeszcze miałem okazję się z nią przez parę lat co niedziela spotykać, a czasem i częściej. Była taką jedną z bardziej zaangażowanych, wiernych tradycji. No i przychodzi dzień 7 października 2001, kiedy jest ta pierwsza kaplica otwarta przy ulicy Obywatelskiej 74. Dla tych, którzy Łodzi nie znają, to ta Obywatelska 74 to jest no, lokalizacja jednak oddalona od centrum, raczej na południu miasta. Taki niewielki domek, można by powiedzieć, teraz gdzieś tam jest jakiś lokal usługowy, ale z drugiej strony, na przykład od dworca Kaliskiego nie jest tam znowu jakoś bardzo daleko. Więc no, ta lokalizacja nie była znowu aż tak tragiczna. Za powstaniem kaplicy stało też prężne podówczas łódzkie koło ruchu Christus Rex. I to nie tylko z Łodzi, bo przy pracach tam remontowych, przygotowawczych uczestniczyli członkowie również Christus Rex z innych kół rozsianych po całej Polsce. Tak, Christus Rex miał swoje, że tak się wyrażę, 5 minut na scenie historii, a później się jakby drogi ich rozeszły, między innymi część z nich bodajże poszła drogami powołaniowymi. Więc rozumiem, że to była jakaś taka grupa inicjatywna wśród nich, tak? Tak, była taka grupa inicjatywna. Tutaj było kilka czy kilkanaście osób, które zaangażowały się bardzo mocno w przygotowywanie tej kaplicy. Były seminarzysta bractwa, który się tam w tej kaplicy udzielał. I na przykład też było tak, że ponieważ msza była tylko w niedzielę, gdzieś tam najczęściej w porze wieczornej o 17, obiekt nie był dozorowany, no to na przykład często przez przynajmniej początkowy okres na przykład kielich i patena były przechowywane gdzieś u ministranta w domu, żeby ich nie zostawiać, można powiedzieć, na cały tydzień bez opieki. Ta kaplica to był budynek taki wolno stojący przy ulicy, wymagał prac remontowych i pierwsze prace remontowe wymagały wyburzenia ściany, podparcia konstrukcji. To wykonał ojciec jednego z tych młodych ludzi, który miał własną firmę budowlaną jako fachowiec, i ten budynek udało się jako tako odświeżyć, ale pewnych rzeczy nie udało się przeskoczyć. Stan techniczny był coraz gorszy, a przede wszystkim ten budynek, no to nie była wielka kaplica i w pewnym momencie zaczynał być za ciasny. I 31 lipca 2010 roku został odczytany list od księdza Sztelina, że no, jest konieczna zmiana lokalizacji. I tu jeszcze, zanim przejdziemy do kolejnego etapu, no to pierwszym opiekunem kaplicy był oczywiście wzmiankowany ksiądz Edward Wesołek, ale nie było tak, że był jedynym kapłanem. Tam się przewinęło bardzo wielu księży, chyba niemal wszyscy księża, którzy podówczas w Polsce pracowali do kaplicy łódzkiej, przyjeżdżali. Były też wizyty ojców dominikanów, które trwają po dziś dzień.
Jednym z bardziej spektakularnych wydarzeń z czasów Kaplicy Obywatelskiej był wykład ukrzyżowany z gorszeniem dla Żydów, który odbył się 17 lutego 2002 roku w sali Łódzkiego Domu Kultury. Zgromadził 150 osób, a prelegentem był oczywiście też ksiądz Karol Sztelin. I frekwencja prawdopodobnie była spowodowana intensywną akcją plakatowo-ulotkową przeprowadzoną przez Christus Rex i samo wydarzenie zostało opisane w lokalnej prasie, ale oczywiście, jak się można domyśleć, w kontekście negatywnym. I tak jak powiedziałem, tak to wyglądało do roku 2010. No, my tutaj z Kaplicy Sopockiej też żeśmy prowadzili akcję plakatowo-informacyjną na każde rekolekcje, znaczy to były rekolekcje powiązane z wykładem, więc widzę ten sam wpływ. Ale bodajże jednym z wiernych był profesor Jacek Bartyzel. Nie wiem, czy on mieszkał wtedy w Łodzi, czy tylko przypadkowo tam był, nie wiem, coś wiadomo? No, profesor Bartyzel zdaje się wtedy mieszkał w Łodzi, czy bywał, nie wiem. Mi się kiedyś zdarzyło już, że tak powiem, w moich czasach, mi się udało kiedyś profesora w kaplicy spotkać. On wtedy, co prawda, nie mieszkał już w Łodzi, tylko zdaje się w Toruniu, ale jak był, no to tak jak powiedziałem, zdarzyło się, że bywał. Czyli tak, czy kaplica, znaczy bodajże w 2000 chyba, nie pamiętam, w piątym, szóstym było słynne liczenie wiernych. Czy coś zostało w pamięci, ile na pierwsze liczenie wiernych, jaka liczba została zebrana, że tak się wyrażę? Nie tu akurat w tym opracowaniu, o które kolegów poprosiłem. Niestety nie ma tych danych, nie zawarli oni jakby szczegółowych informacji co do frekwencji. Stwierdzili jedynie, że no ta kaplica to był, no tutaj już sobie dokładam jakby moje określenie, że był to miś na miarę naszych możliwości. Tak, no czyli rozumiem, że trzeba było się przeprowadzić, ale pytanie, czy jakoś czy środowisko łódzkie łączyło się jakoś, czy może były unie, że tak się wyrażę, personalne z Indultem, czy to jednak od razu było środowisko piłsowe? Jak można je tam zdefiniować? Indultu w Łodzi nie było aż do Summorum Pontificum, także trudno było, żeby były jakieś unie z czymś, co nie istniało. Tak, bo były zresztą z Indultem, to już gdzieś tam skądinąd się dowiedziałem swego czasu, były wielkie kontrowersje, ponieważ tuż po Summorum Pontificum powstała taka dość spora grupa indultowa, przyjeżdżał tam chyba i ksiądz Stępowski z Warszawy i przyjeżdżali chyba księża z Bractwa Świętego Piotra, tak? Natomiast w pewnym momencie doszło do takiej oto sytuacji, że była msza, już nie można było, już było dość późno, nie można było jej odwołać. Te msze się gdzieś tam odbywały koło godziny 20 w miejscu, które dość długo pozostawało miejscem celebracji indultowych, czyli w kościele Świętego Józefa przy Ogrodowej. Taki mały drewniany kościółek koło manufaktury. I tam doszło do takiej sytuacji, że pewnego razu po prostu zainterweniowała kuria. Ona stwierdziła, że to tak nie może być, że sobie jacyś księża przyjeżdżają i odprawiają, że tak się wyrażę, samopas. No ponieważ było już za późno, żeby całą akcję, można powiedzieć, odwołać, to wyszedł proboszcz parafii i zaczął odprawiać nowusa po łacinie, co spowodowało, że część uczestników po prostu wyszła.
Takie to były porządki, ponieważ mimo, że już zezwolenia nie było potrzebne, to arcybiskup Ziółek uznał, że jednak jego zezwolenie do tego jest potrzebne i dopiero jak wydał dekret, wyznaczył celebransa, to można było z powrotem przystąpić do celebracji mszy indultowych w Łodzi. Aczkolwiek jak potem się rozmawiało czasem właśnie z różnymi kapłanami, to chyba mniej było w tym sprężyny samego arcybiskupa Ziółka, co jego otoczenia, które w zgodnej opinii ludzi związanych z archidiecezją łódzką uważało, że po prostu otoczenie arcybiskupa Ziółka na niego wywierało nie najlepszy wpływ. Dobrze, no to już mamy chyba Łódź odhaczoną i teraz te całe środowisko przechodzi w pewnym momencie do Zgierza. Jaki by... Nie, jesteśmy dopiero w połowie. Jesteśmy dopiero w połowie Łodzi, ponieważ mamy jeszcze drugą kaplicę w Łodzi, która już była w ścisłym centrum na ulicy Wschodniej 74. Mówiłem, że ta wschodnia jeszcze wróci. Czyli trzy tam budynki od miejsca, gdzie jakby się wszystko zaczynało w lokalu dawnym rodziny polskiej przy Wschodniej 68. I tam ta kaplica mieściła się w oficynie kamienicy. Była większa od tej kaplicy na Obywatelskiej. Był taki piękny łuk nad prezbiterium, gdzie potem były zainstalowane też takie pięć lampek olejowych, symbolizujących pięć ran Pana Jezusa. One były już instalowane chyba dopiero w 2015 roku. Pamiętam, że przez jakiś czas jakby do mnie należało to, że trzeba było się każdej niedzieli rano wspiąć na drabinę, dolać oleju, zapalić i tak dalej. To takie. Natomiast rzeczywiście też o ile na Obywatelskiej jeszcze na przykład nie było ławek, to na Wschodniej po jakimś czasie ławki się pojawiły, ławki wzoru takiego ogólnobractwowego, takie jak w Warszawie, czyli nie wiem, chyba podejrzewam, że gdzieś tam albo z pod ręki, albo ze szkoły brata Klausa. Tak podejrzewam. No i to tutaj się jakby kończą opowiadania, bo to poświęcenie nowej kaplicy jest 22 sierpnia 2010. I ja do tej kaplicy pierwszy raz przyszedłem w 2015 roku, gdzieś bodaj pod koniec sierpnia. I no, wtedy do kaplicy przychodziło jakieś 50-60 osób, coś koło tego, więc no, kaplica była wypełniona, ale bynajmniej nieszczelnie, bo pojemność tej kaplicy to było jakieś tak 80 osób i wtedy już się zaczynało robić ciasno, ponieważ jakby ten moment między ciasno a miejsc brak był bardzo niewielki. Wtedy to ja się jeszcze, że tak powiem, nie załapałem na okres, kiedy opiekunem kaplicy był ksiądz Rajwo Kokis. Kiedy ja przyszedłem, opiekunem kaplicy był już ksiądz Marian Kowalski i to było przez rok. Potem był ksiądz Szymon Bańka przez 2 lata. I to może powiedzmy nie był jakiś okres bardzo dynamicznego wzrostu frekwencji, ale ta była jakaś taka stała grupa, taki trzon. Zresztą pierwsze moje wrażenie, kiedy tam spotkałem wiele osób właśnie ze środowisk takich narodowych, ale powiedzmy takich staronarodowych, które kilka czy kilkanaście lat wcześniej orbitowały wokół LPR-u, a że ja miałem związki rodzinne z LPR-em, bo moi rodzice byli w Lidze Polskich Rodzin, no to tych ludzi mniej lub bardziej znałem. I tak to mniej więcej wyglądało. Potem przyszedł, powiedzmy, okres pewnej posuchy, kiedy mszę już nie, bo mieliśmy pierwsze piątki, pierwsze soboty,
Był okres posuchy, kiedy msze były tylko w niedzielę wieczorem. Różni księża bardzo przyjeżdżali. A potem w 2019, no jakby nastała odwilż, nowym duszpasterzem został ksiądz Wiktor Pasicznik. Wtedy rzeczywiście frekwencja już była troszeczkę wyższa. No tu z takich stałych wydarzeń mogę powiedzieć takie coroczne spotkania wiernych, które odbywały się przez parę lat po prostu u jednego wiernego, który dysponował pewną ilością miejsca, gdzie wszyscy chętni się mogli pomieścić pod łodzią, tak jak to nazywaliśmy żartobliwie, że to święto świętego Grilla. I tak to funkcjonowało. No i przychodzi rok 20, nastaje COVID i to jest ważny moment. No właśnie, jak przeżyliście COVID-a? Mariusz Kamiński, obecny więzień polityczny, tak zwany, ścigał również wiernych z kaplicy. No tak, COVID to był ciężki czas, bo lokalizacja, oficyna w kamienicy to nie sprzyjało tego rodzaju działaniom partyzanckim, jakie wtedy się odbywały. Były różne przeboje, zwłaszcza w tym okresie, jak to trzeba było tam się kryć, gdzieś odprawiać o bardzo dziwnych porach, etc., etc. Ale jakoś ten pierwszy COVID przetrwaliśmy. Pierwszy COVID przetrwaliśmy w ten sposób, że jak przed COVID-em przychodziło jakieś powiedzmy 70 osób na niedzielną mszę, to potem wyszło, że jest 100 osób, czy ponad 100 osób, i po prostu trzeba było wprowadzić drugą mszę o 8 rano, oprócz sumy o 10, bo po prostu byśmy się nie pomieścili. No potem nadeszła tak zwana druga fala. W trakcie drugiej fali mieliśmy w święto świętego Jana pielgrzymkę pobożnych policjantów do naszej kaplicy, która no, zaowocowała ponownym zejściem do podziemia i decyzją, że no niestety, ale musimy znaleźć sobie nowe miejsce, bo tu się na dłuższą miejsce nie da, skoro, no powiem wprost, no, gen donosicielstwa w Polsce jest ciągle żywy i ewidentnie ktoś z tej kamienicy po prostu musiał nas podkablować. No niestety, takie to miejsce, ulica Wschodnia, dla tych, którzy znają Łódź, nie należy do najciekawszych miejsc, zwłaszcza po zmroku, więc no niestety to było chyba nieuniknione, że trzeba było się przenieść. No i tak się stało, że ktoś zaoferował, tutaj tak jak mówiłem, nomina sunt odiosa, że jest takie miejsce w Zgierzu, że można je udostępnić na kaplicę, co było dla mnie dużym zaskoczeniem, że było zielone światło dla tego Zgierza. Ja się w pierwszej chwili bardzo ucieszyłem, ale potem mówię, no to nie ma szans, to by było zbyt piękne, żeby po 5 latach, prawda, co niedziela czy święto dojeżdżania, gdzie dla mnie to była mniej więcej gdzieś godzina drogi, czy niecała godzina do kaplicy, żeby nagle kaplica mi zlądowała prawie że w miejscu zamieszkania. A tu się okazało, że jednak można. Pan Bóg jest szczodry. Jak wiemy, okres pandemiczny był błogosławiony dla całego świata w tym sensie, że wierni z Nowusa odkryli w ogóle mszę trydencką i też zobaczyli, że jak władze kościelne, biskupi kolaborują, no i księża też kolaborują z władzą świecką. Czyli można powiedzieć, że
okres pandemiczny był okresem błogosławionym, bo pan jako ten moderator kościelny, rozumiem, i ministrant dostał wielki bonus, mianowicie pod domem prawie że, a wierni dostali kaplicę i rozumiem, że ona była większa już niż ta łódzka. To znaczy tak, była powierzchniowo była chyba zbliżona, jest czy jest zbliżona, ponieważ przez pierwszy jakby okres było tak, że my mieliśmy tylko pół budynku, bo w drugiej połowie jeszcze funkcjonował żłobek, czyli się on nie funkcjonował w niedzielę, więc byliśmy oczywiście tam izolowani. Natomiast no był pewien plus, dajmy na to taka sprawa prozaiczna. Na wschodniej spowiedź odbywała się w zakrystii. Tutaj w końcu po paru tygodniach okazało się, że jak żłobek jest nieczynny, to może po prostu otworzyć drzwi tam, wstawić tam krzesło i konfesjonał i tam może się odbywać spokojnie spowiedź, a zakrystia jest wtedy dostępna. Był. W sumie jest trochę, doliczając przedsionek, jest więcej miejsca, nie jest to może jakaś wielka, nie była to w pierwszym momencie wielka różnica. Tutaj dodajmy, że te przenosiny to był marzec, początek marca 2021 roku, poświęcenie było chyba 7 marca, to była taka cała dosyć intensywna operacja, bo tydzień wcześniej była jeszcze msza ostatnia na wschodniej. I trzeba było to na pierwszy piątek w zasadzie, trzeba było w niedzielę, powiedzmy o 12, zaczęło się rozmontowywanie wszystkiego i na piątek, na godzinę 18, to wszystko musiało stać. I tutaj wielka zasługa tych, którzy wtedy byli zaangażowani, bo to trzeba powiedzieć, no ja się nie znam za bardzo na tych sprawach technicznych, no może już teraz właśnie bardziej dzięki temu, że trochę podpatrzyłem, ale ja tam w zasadzie co najwyżej coś tam się przypatrywałem, ewentualnie mogłem coś rozrysować. I to tyle. Natomiast była tam grupa, która rzeczywiście potrafiła przyjechać, nie wiem, o 8, 9 rano, pracować czasem nawet do północy, żeby się wyrobić, bo trzeba było tam różne rzeczy, ponieważ też to pomieszczenie powstało z połączenia trzech i były wyburzane ścianki działowe. Więc to było duże wyzwanie, żeby się z tym wszystkim wyrobić, no ale z Bożą pomocą się udało. Oczywiście potem jeszcze trwały przez kolejne tygodnie takie różnego rodzaju prace wykończeniowe. No dużym wyzwaniem też było to niedługo potem pierwsze w nowej kaplicy Triduum, ale trzeba, co trzeba zauważyć. Ponieważ znowu skoczyła frekwencja i w tym marcu 2021 roku myśmy mieli już około 120-130 osób i wszystkie te osoby przeszły, czy prawie wszystkie te osoby przeszły, tak jak jeździły na wschodnią, zaczęły jeździć do Zgierza na ulicę Łęczyską, gdzie kaplica jest po dziś dzień, a z czasem, co na przykład w rozpiskach kolędowych było widoczne, zaczęli się pojawiać wierni w kaplicy z samego Zgierza i okolic. Niektórzy, który nie podejrzewał o to, że o jakieś skłonności tradycyjne, ale zaczęli się pojawiać. No i jakoś tam przetrwaliśmy. W międzyczasie jakby, ponieważ żłobek opuścił tą drugą część budynku, którą do tej pory zajmował, myśmy mogli te pomieszczenia dwa zaanektować. Jedno na konfesjonał, drugie na taką salę, gdzie jest księgarnia, gdzie można też jakieś inne spotkania
odbyć, a w niedzielę służy to jako sala, gdzie jest głośnik oczywiście i tam zazwyczaj siedzą rodziny z dziećmi. Jeden z wiernych przez analogię do tego, że w Warszawie kiedyś funkcjonowało takie przeszklone właśnie pomieszczenie dla matek z dziećmi nazywane akwarium, nazwał to pomieszczenie, że to jest małpiarium. No i takie właśnie małpiarium funkcjonuje. No i teraz już jest od ubiegłego roku, od wiosny są trzy msze święte z racji tego, że po prostu frekwencja się zwiększyła. I jak teraz zaobserwowałem, na tych wszystkich trzech mszach kaplica jest pełna. Kaplica jest pełna, czyli to oznacza, że przyjeżdża do tej kaplicy ponad 200 wiernych, 200 może nawet w porywach do no, że 250 to by była lekka przesada, chociaż pewnie zdarzają się niedziele, na przykład kiedy jest chrzest czy coś takiego, kiedy jeszcze przyjeżdżają jakieś dodatkowe osoby, że rzeczywiście jakby policzyć, to jest te 250 osób, więc to jest czas bardzo intensywny. Niedziela w kaplicy. Jeszcze z takich ogólnych refleksji, no to jakby rozwój służby ministranckiej, bo to było jakieś tam 4-5 osób zawsze, czyli jedną mszę się dawało obstawić, kiedy się pojawiła druga msza, no to był problem. Czasem trzeba było, żeby ktoś był na obu mszach, po prostu, żeby je obstawiał, żeby i był ministrant na tej mszy porannej, ale żeby też sumę odprawić jakby z pełną asystą, czyli to czterech potrzeba. No ale potem jakby zaczęli się pojawiać kolejni. Tutaj trzeba powiedzieć, że wielkim błogosławieństwem było podejście duszpasterza łódzkiego Indultu, którego co prawda arcybiskup Ryś czy kardynał Ryś nie prześladuje, czy wręcz przeciwnie, ale chyba, no w każdym razie z jakiegoś powodu ci wierni, zwłaszcza i ministranci z Indultu, nagle zaczęli się pojawiać nie na Indulcie, ale w Kaplicy Bractwa i też udało się znaleźć osoby, które nowe, zaangażowane. No problemem w łódzkiej kaplicy był zawsze śpiew i ten poziom śpiewu bywał różny. I tak to chyba pozostało, ponieważ no tu nie wszyscy umieją śpiewać. Czasem ci, co umieją, to się nie wychylają z tą umiejętnością, ale oczywiście nasi kantorzy obecni no, robią co mogą. W jakiś sposób no, jest pewna teraz też stabilizacja. Od jakiegoś czasu jest przy kaplicy krucjata eucharystyczna. No i generalnie zrobiła się jakaś taka społeczność, to zawsze było, bo zawsze się tworzył jeszcze na wschodniej, pod kaplicą tworzyło się coś, co ja żartobliwie nazywałem parafialnym klubem dyskusyjnym, więc jakaś ta więź była. No i teraz ten klub dalej funkcjonuje. Tak, czyli widzę tutaj naturalne przejście z kaplicy, jak ja to mówię, kameralnej, gdzie się wszyscy znali i kochali, do kaplicy, gdzie się już wszystkich nie zna wiernych, chociaż no może wizualnie to może jeszcze tak, ale wam się udało w kaplicy Zgierskiej, co nie udało się wielu starych kaplic, czyli w Wielkim Tygodniu mieliście tenebrę. I to jest niesamowite, bo bodajże nawet poradziliście sobie chyba bez kapłana, tak, o ile dobrze pamiętam. Także i ściągnęliście od odpowiednie meble, ale no przede wszystkim ten śpiew musiał być też. To znaczy kapłan był, natomiast akurat nasz ksiądz ma wiele zalet, ale nie jest może wielkim, wybitnym śpiewakiem, tak, żeby śpiewać całość Tenebrę. Jakoś udało nam się to w parę osób
w parę osób zorganizować. Też kwestia rzeczywiście tego świecznika, na który się po prostu tam w jakiejś grupie złożyliśmy, po prostu ogłosiliśmy zrzutkę ogólnokapliczną i efekt tej zrzutki był taki, że zostało nam jeszcze na takie pochodnie procesyjne, ponieważ kiedy zaanektowaliśmy ten cały już budynek, którego co prawda nie można obejść, ale można z niego wyjść jednym wejściem i wejść drugim, no to pojawiła się na przykład możliwość, żeby odbywać procesję. I tak mieliśmy procesję w Niedzielę Palmową, mieliśmy procesję rezurekcyjną w zeszłym roku pierwszy raz, procesję na Boże Ciało również, kiedy to co prawda tylko po naszym terenie, ale do czterech ołtarzy. To też było wielkie przedsięwzięcie takie logistyczno-ministranckie. No, dużo nerwów przy tym też, ale tak, rzeczywiście te ciemne jutrznie, pomysł, który się gdzieś tam zrodził w zeszłym roku, nie przez całe Triduum, ale w tym roku już wszystkie, w tym minionym 2023, przez całe 3 dni. Rzeczywiście tutaj wielkie zaangażowanie naszych kantorów i też grupy ministranckiej, ale trzeba powiedzieć, że zwłaszcza w Wielki Piątek czy Wielką Sobotę przyjeżdżało na te jutrznie jakieś 30-40 osób i może nie antyfony, ale trzeba powiedzieć, że dzięki temu, że mieliśmy też teksty przygotowane, to w psalmy lud się włączał. Kiedy już, prawda, łapał ton, to nie było tak, że śpiewali tylko śpiewacy, ale większość obecnych, tak jak umiała, aczkolwiek tony psalmowe nie są jakoś wybitnie trudne, no to śpiewała. No to rzeczywiście chwała Wam, bo to jest sztuka coś takiego zrobić, no i wam się udało. I w zasadzie na koniec ostatnie pytanie, które no i zawsze pada w kontekście kaplic, jakie są owoce, to znaczy czy z kaplicy na przestrzeni lat, czyli ten Łódzko-Zgierskiej, wyszło jakieś powołanie, czy kapłańskie, czy zakonne, żeńskie albo męskie. Czy taki owoc wydała z siebie kaplica? Był jeden seminarzysta, niestety nie dotrwał, już opuścił seminarium, ale jest obecnie postulantka z naszej kaplicy, która udała się do Sióstr Pocieszycielek, do Narni, do Włoch, przepraszam. Więc tutaj no, polecam modlitwą widzów. I tak, to jest ten owoc, no, liczymy na kolejne jakieś powołania. Niektórzy tam, prawda, pokładali w pewnych osobach nadzieję, co im nie wyszło, ale to trzeba się modlić. Ja myślę, to jest to ksiądz Karol właśnie mówił, kiedy ten nasz kleryk udawał się do seminarium, to właśnie mówił, że kiedy przyjechał do niego arcybiskup Lefebvre do Gabonu, pyta się, no właśnie, jakie są najlepsze owoce misji? No, ksiądz Karol, jako taki młody kapłan, no ilość ludzi. No i właśnie nie, no, że powołania i katolickie rodziny. No i wtedy ksiądz Karol opowiada właśnie, że się zasępił, no bo powołań zero z tymi rodzinami to też słabo. A rodzin było sporo już w czasach wschodniej, a teraz no, jest tego naprawdę dużo, no, czego dowodem jest to, że no, ta sala musi funkcjonować i ona jest co do zasady pełna względnie, no to ja czasem odczuwałem boleśnie też na własnej skórze. Jak to jest z tymi rodzinami? Nie, żeby mi dzieci w kaplicy przeszkadzały, to jest wielki
Wielka radość, natomiast rzeczywiście nie wpływa to dodatnio, kiedy ma się prowadzić śpiew, a ten śpiew liturgiczny nie jest zawsze taki prosty i oczywisty, a pod nogami właśnie takie małe brzdące zaczynają biegać, no to można zjeść parę nutek. Tak. No i teraz wiele kaplic się powoli już zaczyna wbijać łopatę w ziemię. I czy coś się mówi na temat budowy kościoła? Czy to nie jest jeszcze ten etap? Czy kaplica nie jest jeszcze tak w stanie wygenerować takiej potrzeby? No, pomijając oczywiście finanse, co by nie powiedzieć. To znaczy, pieniądze na budowę kościoła były już zbierane od kilku lat, od 2020 roku. Natomiast wydaje się, że raczej pójdziemy, muszę tu mówić dosyć oględnie, ponieważ pewne jakby procesy powinny być do pewnego momentu przynajmniej zachowane. Nie na forum zewnętrznym, że prawdopodobnie to pójdzie w stronę tego, żeby to miejsce, które jest teraz, w jakiś sposób jakby powiększyć. Więc prawdopodobnie, jeśli już będzie kościół, to raczej gdzieś tam w Zgierzu, bo po prostu też w Łodzi nie udało się znaleźć odpowiedniego terenu, po prostu taki, który by spełniał wymagania. No i jednocześnie był osiągalny też cenowo, więc na chwilę obecną chyba zostaje w Zgierzu. Natomiast tak, rzeczywiście są pewne przygotowania. Cały czas coś tam się dzieje, natomiast to są takie rzeczy, o których nie za bardzo powinienem mówić, więc pozostaje tylko jakby sprawę omadlać, mieć nadzieję, że może już w tym roku, a jak nie, to w przyszłym prace ruszą i że będzie można, że już to przestanie być prowizorka, jakby pewne projekty już od pewnego czasu są snute, leżą na stole, tylko są pewne uwarunkowania, które kaplicę Zgierską wstrzymują. No cóż, to chyba wiemy, co było i możemy jakąś założyć, co będzie, przynajmniej w wersji ogólnej. I chyba na tym możemy zakończyć, chyba że panie Kamilu, chciałby pan jeszcze jakieś swoje summa summarum powiedzieć, coś charakterystycznego dla tej kaplicy, dla tego środowiska. No to znaczy, co charakterystycznego dla tej kaplicy, no to chyba już powiedziałem, że można powiedzieć. A, no zapomniałbym jeszcze o jednym, że u nas też powstała, może nie jakoś bardzo regularnie się spotykająca, ale odnoga duszpasterstwa młodych. I to była inicjatywa całkowicie oddolna. Po prostu jednego z wiernych, i też tam całkiem spora grupa, z tego co wiem, była. No i mi się jakoś tak składało, że nigdy na tych spotkaniach nie byłem. To był zresztą już okres, kiedy się powoli ze Zgierza wyprowadzałem, więc już nie byłem aż tak bardzo zainteresowany całą tą sytuacją i tym wszystkim. No to już był moment, powiedzmy, przekazywania obowiązków różnych, no ale trzeba powiedzieć, że to w pewnym momencie energia wiernych też została uwolniona i ta kaplica jakby zaczęła być takie pewnego rodzaju perpetuum mobile, że znajdują się te osoby do wszystkiego, gdzie no, pamiętam jeszcze te czasy, kiedy z tym podziałem obowiązków było czasem krucho, że po prostu ta ławka rezerwowych była krótka.
A tu to są naprawdę rozwoje, perspektywy rozwoju na przyszłość i to, że są ludzie, którzy pokonują też tutaj rozrzut terytorialny, warto jeszcze zauważyć, bo tutaj warto to podkreślić, że do kaplicy tej Zgierskiej potrafią jednocześnie przyjeżdżać wierni z Kutna, z Sieradza czy z Turku, czy z Bełchatowa, czy z Tomaszowa Mazowieckiego. A nawet nie wiem, czy do tej pory, bo teraz już jakby tego nie ogarniam, pamiętam, że byli wierni, którzy przyjeżdżali ze Skierniewic, więc to jest naprawdę promień dosyć znaczny. Oczywiście 3/4 wiernych to jest łudzi przyległości mniej więcej, ale to jest jednak jakaś determinacja, żeby co niedziela i to czasem rodziny z małymi dziećmi jeżdżą te 60-70 kilometrów w jedną stronę. No teraz ta sytuacja komunikacyjna trochę się poprawiła, kiedy oddano w wakacje do użytku drogę S14 i teraz można autostradą czy drogą ekspresową, czy to właśnie z tego kierunku południowego, niemalże bezpośrednio, no, zjazd jest w odległości tam 2 km, po prostu dojechać. To ja na koniec opowiem Państwu pewną autentyczną rozmowę z księdzem Anselmem. Ja tak zauważyłem, że te małe kaplice mają po 30 osób. Wszystko jedno, czy w Sopocie, czy na wyspach Polinezji, jak chociażby na Fidżi. No i jeszcze tam w innych miejscach. No i te pytanie zadałem księdzu Anselmowi, znanemu weteranowi tradycji w Polsce. No i się spytałem, jak to jest możliwe? On powiedział bardzo ciekawą rzecz, która w zasadzie tłumaczy. Pan Bóg mówi powiedzmy, do osoby tam zajmującej się kaplicą, do księdza. Masz 30 osób, dam ci budynek, pomieszczenie na 30 osób. Będziesz miał na 100, dam ci na 100. Będziesz miał więcej, no to dam ci znowu więcej. I to jest. W tym sensie jest to jakaś ta łaska boska się zawsze przekłada na metry kwadratowe i na zwiększone możliwości. I w zasadzie, no daj Panie Boże, tej aglomeracji, co by nie powiedzieć, ważnej aglomeracji w centrum Polski, no łaskę rozwoju, żeby doszła do dojrzałego przeoratu, czyli czterech mszy i właśnie. Kto wie, no i ten przeorat docelowo w centrum Polski. No, oby tutaj jeszcze jakieś, żeby był przeorat, to jeszcze jakieś kaplice muszą wypączkować. Ja tak mam cichą nadzieję, że kiedyś te kaplice po prostu ze Zgierskiej jakieś inne wypączkują. Tak jak chociażby z Bielska Białej wypączkowało Jastrzębie, tak, to teraz jeszcze misja. No, że czy z Gdyni wypączkował Czew, że jakieś inne kaplice, no ale to jest potrzebna inicjatywa wiernych, bo właśnie to niektórzy mówią, że tutaj jest pustynia, tutaj jest pustynia, no ale to wierni muszą się zainteresować. No, w każdym razie muszę powiedzieć tak, to jesteśmy w tym Zgierzu. No, ja już nie, co prawda, ale kaplica jest w Zgierzu, zaraz będą 3 lata. Już zdążyliśmy mieć ślub, zdążyliśmy mieć pogrzeb i sam nie wiem już ile chrztów. No i tym optymistycznym akcentem zakończmy. Dziękujemy bardzo. Piotr Błaszkowski z Panem Bogiem. Kamil Klimczak, dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych programach.